Życie ćwiczenia wojskowe one mają służyć temu, żeby ocenić np. zdolność żołnierzy czy jednostek do przeprowadzenia działań, wykonania zadań, które mogą być przed nimi postawione w czasie wojny, czy jakichś tam innych zdarzeń, nie wiem, klęski żywiołowej na przykład. Nie? Tak samo takie ćwiczenia prowadzi się w ochronie przeciwpożarowej, tak samo takie ćwiczenia można prowadzić w przygotowaniach na sytuacje awaryjne. I z czego być może nie zdajcie sobie sprawy, to, że to, to jest to, że często takie ćwiczenia są prowadzone w ogóle na papierze. W sensie żadna jednostka bojowa, bojowa nie wyjeżdża z jednostki. W sensie żaden żołnierz i czołg nie wyjeżdża z jednostki, tylko się pewne rzeczy ćwiczy na papierze. W dzisiejszym materiale pokażę wam omówimy 21 przykładów tego typu takich. Eksperymentów myślowych i nie tylko myślowych, które mogą pomóc: po pierwsze, ocenić Wam Wasze przygotowanie na sytuacje awaryjne, po drugie, ocenić Wam, jak będziecie postępować w razie sytuacji awaryjnej, jeśli. Hmm, się do niej nie przygotujecie, jeśli pójdziecie na żywioł i wreszcie wypracować sobie lepsze metody radzenia sobie z tymi sytuacjami kryzysowymi. Słuchasz podcastu zatytułowanego Domowy Survival o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Osoby wspierające nas w serwisie Patronite mogą oglądać nasze materiały na YouTube dwa dni wcześniej. I to w dodatku bez reklam. Link do wsparcia naszego kanału znajdziesz w opisie pod filmem, ale także po lewej stronie na blogu, po kliknięciu w notatki do tego odcinka podcastu. Kolejność w jakiej będziemy omawiać te pomysły nie jest jakaś taka, że od najważniejszych do najmniej ważnych, albo od ciekawszych, albo od najbardziej pożytecznych, po prostu w takiej kolejności w jakiej ja sobie na kartce zapisałem, kiedy na te pomysły wpadałem. Punkt pierwszy, od którego chciałbym zacząć, to test ewakuacji. Ewakuacja w 5 minut. Albo ewakuacja w 25 minut. Jeśli masz przygotowany zestaw ewakuacyjny, to ten taki 5-minutowy wariant wydaje się jak najbardziej pasować do Twojej sytuacji. Bo w sytuacji kryzysowej, jeśli będziesz na przykład palić i masz przygotowane wszystkie rzeczy spakowane, wiesz co masz zabrać, każdy wie jaka jest jego część, w sensie co on dokładnie ma zabrać, czyli coś poza swoim własnym plecakiem, to te 5 minut, no to powinniście się zmieścić w 5 minutach, w razie czego. Natomiast jeśli nie masz przygotowanego takiego zestawu, to przetestuj ten wariant drugi, czyli ewakuację w ciągu 25 minut. Od momentu, kiedy mówicie, za 25 minut wychodzimy z domu, mamy być gotowi do opuszczenia domu, do sprawdzenia, co po tych 25 minutach nastąpi. Nie? Czyli zaczynacie nie mając spakowanych rzeczy, zaczynacie nie mając tak naprawdę często wiedzy, co w ogóle powinniście zabrać ze sobą. I po tych 25 minutach, oczywiście, wszystkie te rzeczy trzeba zebrać na środek pokoju. W sensie powyciągać z szafy. Nie tylko, że powiedzieć sobie, że zabrałbym to, to, to i to, tylko wyjąć te rzeczy z szafy, następnie je popakować, następnie je ze sobą tak, tak przygotować, żeby dało się je zabrać z domu, nie? W ciągu tych 25 minut. Żeby na przykład po 25, przykład po 25 minutach siedzieć już bezpiecznie w samochodzie, w garażu z odpalonym silnikiem. No, dobra, że tam ten, ten etap sobie możemy darować. I, I wydaje mi się, że to ćwiczenie będzie bardzo pomocne, jeśli zrobicie je rzetelnie, w tym ten drugi, drugi wariant, żeby uświadomić sobie, że. Po prostu trzeba mieć zestaw ewakuacyjny, bo zebranie tych wszystkich rzeczy, gdy już taka sytuacja się pojawi, po prostu zajmuje strasznie dużo czasu, na pewno coś zapomnicie i tym sposobem no, zrozumiecie po prostu, że trzeba być do ewakuacji przygotowanym w sposób znacznie bardziej kompleksowy, niż tylko mieć świadomość, że no w razie czego po prostu zabierzemy te rzeczy i, i pojedziemy. No nie, nie. Kiedyś dyskutowałem. Z Jednym twórcą internetowym, który właśnie troszkę obśmiewał pomysł zestawów ewakuacyjnych i plecaków ucieczkowych, bo on uważał, że on wszystko ma na półkach i w razie czego sobie te rzeczy popakuje. I uważam, że, podej że to podejście jest złe, właśnie z tego względu, że no najzwyczajniej w świecie nie zdążycie. Albo o czymś zapomnicie, albo nie zdążycie i czegoś nie weźmiecie, na jedno wychodzi. Pomysł drugi, czy scenariusz drugi. Przedłużony weekend pod namiotem. W sensie nie, żeby to była tylko jedna noc pod namiotem, tylko na przykład właśnie trzy dni. Od, najlepiej od piątku do niedzieli. W piątek rano wyjeżdżacie i siedzicie tam gdzieś do niedzieli po południu. Trzy dni, przynajmniej dwie noce, żeby to było możliwie zbliżone do tego 72-godzinnego okresu, który nam się wydaje, że w razie sytuacji awaryjnej będziemy musieli sami przeczekać, aż ktoś nam pomoże. Na przykład właśnie przeczekamy z użyciem zestawu takiego ewakuacyjnego. No i po tych dwóch dniach, zwłaszcza w takiej gorszej pogodzie, na przykład w przedłużony weekend listopadowy, w tym roku jakoś niezbyt dobrze te weekendy wypadają. Czekajcie, sprawdzę. No nie no, idiotycznie wypadają w tym roku. 1 listopada w środku tygodnia, pierwszy listopada to nie jest taki dzień, gdzie się jeździ pod namiot, a 11 jest w ogóle w sobotę. Więc bez sensu. Ale gdzieś tego typu jakiś. No właśnie, w listopadzie. Może w styczniu, jeśli znowu w styczniu będzie plus kilka stopni na plusie w nocy, można to taką okazję właśnie w chłodniejszym półroczu wykorzystać, żeby trochę zweryfikować, czy w razie czego poradzimy sobie pod namiotem, z jak dużym dyskomfortem się to będzie wiązało. Wyjazd pod namiot to świetna metoda na sprawdzenie naszych przygotowań. Ja nie będę tego powtarzał, bo o tym mówiłem wielokrotnie, tylko najlepiej jest to pod kątem jakby jakichś zysków, jeśli chce, które chcemy osiągnąć na sytuacje awaryjne, jest to przetestować w chłodniejszym półroczu. Innym miejscem, do którego w razie czego będziemy się ewakuować, może być hotel. I dlatego trzeci scenariusz to znajdź i zarezerwuj telefonicznie nocleg w hotelu w innym mieście. To znaczy, wyobraź sobie, że jest sytuacja awaryjna, musisz się ewakuować, front, skażenie chemiczne, zamieszki, cokolwiek. Znajdź po prostu hotel w innym mieście i zarezerwuj tam nocleg. Jeśli w ramach Twojego planu ewakuacji nie ma wybranych takich hoteli, a powinny być. Bo w ogóle to ma nam pokazać, że hotel jak najbardziej może być miejscem celem ewakuacji. Tylko to nie może być na takiej zasadzie, że w razie czego ruszamy z domu, jedziemy przed siebie, jedziemy gdzieś do miasta i szukamy hotelu, i potem w razie czego okazuje się, że w tym hotelu już nie ma pokoi, ponieważ są zarezerwowane. No ale kto te pokoje zarezerwował? Właśnie ludzie, którzy byli do tego przygotowani. W części ludzie, którzy po prostu mieli tam rezerwację na jakieś konferencje, wyjazdy służbowe itd., a w części ludzie, którzy wyjeżdżając z domu ze swoimi rzeczami, po prostu tam zadzwonili i zarezerwowali nocleg w tamtym momencie, doraźnie, kiedy sytuacja awaryjna się właśnie rozwija. No to wy powinniście być tymi dokładnie ludźmi, więc wy powinniście już teraz mieć kilka hoteli w sąsiednich miastach zidentyfikowanych. Najlepiej, żeby to były hotele, w których już kiedyś byliście, bo wtedy będzie wam łatwiej, zwłaszcza jeśli macie np. dzieci, to wtedy powiecie im, pamiętacie, jak byliśmy w tym hotelu, gdzie jest taka fajna zjeżdżalnia do basenu? To właśnie do tego hotelu jedziemy znowu, nie? Będzie im łatwiej wtedy jakby poradzić sobie tak psychicznie z sytuacją kryzysową, więc te hotele trzeba mieć zidentyfikowane i wpisane do planu ewakuacyjnego. Ale żeby przekonać wam, was, że to jest potrzebne, to właśnie jest to, to ćwiczenie. Znajdź, zadzwoń, zarezerwuj. Telefonicznie. Zobacz. I zobaczcie, ile to zajmie czasu, kiedy robi się to z internetem działającym. A ile będzie to trwało, jeśli nie będzie tego internetu, i trzeba będzie na przykład gdzieś zadzwonić najpierw do tego miasta, żeby się dowiedzieć. No i, i kogo? Gdzie zadzwonić? Do kogo zadzwonimy? Do jakiejś infoli infolinii, informacji telefonicznej? Ktoś z was zna w ogóle numer do tej informacji telefonicznej? No właśnie. Internet pewne rzeczy ułatwia, ale jak go nie będzie, to będzie słabo. A teraz pora na listy do redakcji. Poprzedni materiał nagrywany w tej formie, czyli 20 prostych rzeczy, które można i warto zrobić, jest w ramach przygotowania na trudne czasy, spotkał się z bardzo hmm, mieszanym przyjęciem. Bo wrzuciliśmy go na platformę do podcastów, wrzuciliśmy go na YouTube, i na przykład na Spotify dostaliśmy taki komentarz: Napisał kubek Ride Super, w końcu coś dłuższego do odsłuchania, oby więcej takich dłuższych materiałów. W ogóle na Spotify możemy wystawiać komentarze, tam właśnie odpowiedzi do tych naszych materiałów. I na Spotify przydałby nam się trochę recenzji tego naszego podcastu, bo trochę jej brakuje, więc jeśli możecie chętnie przeczytamy te wasze recenzje później w ramach tego cyklu. Z kolei na YouTubie dostaliśmy taki komentarz, już wam czytam. Uwielbiam Twój kanał. Oglądam i subskrybuję od kilku lat, ale. Wiecie, jak człowiek dostaje taki komentarz, to wie, że po tym, ale będzie tak po prostu, no, no dostanie mu się. Subskrybuję od kilku lat, ale nie zgadzam się z tym, że robisz materiał na YouTube i zamiast oglądać ciebie, patrzę się w jakiś pierdol, to no, było wykropkowane, pierdolny obrazek. Sam zniechęcasz ludzi. Za to daj łapkę w dół i tak będę robił, jak nadal będziesz to robił. A jak chcesz tak robić, to nagrywaj audiobooki, a nie filmiki na YouTube. Jak będziesz nadal tak robił, to wycofam subskrypcję. W ogóle co ci strzeliło do głowy, żeby zmienić swoje materiały w ten sposób. No i ja tam odpisałem naturalnie, że tym, co jakby stoi za przygotowanie materiałów w ten sposób, jest to, że po prostu są one łatwiejsze, bo łatwiej jest mi nagrać swoje audio bez nagrywania do części wideo. Potem się też to łatwiej i szybciej montuje i w ogóle. No nieważne. No ale taki komentarz dostaliśmy, nie? Co ciekawe, YouTube jest w stanie podrzucać pewne takie spostrzeżenia dotyczące tego, jak materiał jest odbierany przez widzów. I dokładnie przy tym materiale pisze nam po angielsku, to tak tłumaczę po swojemu. Dobra robota, czy tam dobra wiadomość. Regularni widzowie oglądają to wideo dłużej niż zwykle, w sensie dłużej niż inne. Co przyczynia się do o 48% większej liczby wyświetleń. Czyli to, że ludzie oglądają te materiały dłużej, są dla YouTube'owego algorytmu sygnałem, że ten materiał jest wartościowy, bardziej wartościowy niż inny. Bo wiecie, w YouTube chodzi o to, żeby ludzie po prostu długo siedzieli w tej platformie i oglądali tam reklamy. No więc promowane są te filmy, które utrzymują długo ludzi przy YouTubie. No i YouTube sam widzi w statystykach, że ten materiał jest wartościowy dla widzów, więc. Wniosek dla nas jest taki. Powinniśmy dalej robić materiały w tej formie. Dobra. Wracajmy do Meritum. Scenariusz czwarty. Wyłącz prąd. Wersja dla ambitnych na 72 godziny. Wersja dla początkujących na 24 godziny. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby po prostu odciąć się jakoś tak, nie wiem, przecinając koparką kabel, którym nasz prąd, prąd jest dostarczany do naszego domu. Nie, no wystarczy po prostu wyłączyć bezpieczniki. Najlepiej byłoby, to znaczy bo można to zrobić na kilka sposobów. Można uzgodnić z bliskimi, że to zrobimy i wtedy wyłączyć i po prostu zobaczyć co się będzie działo. Zobaczyć jak długo lodówka będzie działała w sensie jak długo w lodówce będzie chłód. Jak nam się wygodnie przygotowuje posiłki na kochania turystycznej, jak nam się przyjemnie spędza czas bez rozrywek z prądem, czyli na przykład bez telewizji, bez grania w gry komputerowe, tylko grając w karty w jakieś planszówki, na przykład Monopol, który rozbija rodziny. Generalnie tego typu testy są pomocne, bo pokazują jak nasza rodzina będzie funkcjonować w razie braku prądu, w razie takiej jakiejś większej awarii zasilania. Pomocne, ale tylko do pewnego stopnia, bo pokazują tylko radzenie sobie z bezpośrednimi skutkami braku prądu, nie, a nie z pośrednimi skutkami braku prądu, typu brak dostaw do sklepów brak wody, zamieszki, korki wynikające z tego, że nie działa świetlenie uliczne i nie działa sygnalizacja świetlna, no tego typu rzeczy, ale jest to z całą pewnością lepsze niż nic. No i dla ambitnych to jest właśnie przetestowanie tego w praktyce, to znaczy po prostu zobaczenie, jak nam będzie właśnie przez taki przedłużony weekend, czy przez weekend, czy, czy nawet w środku tygodnia, w środku, w środku tygodnia nawet będzie lepiej być może, jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie wyjechać samochodem z garażu, bo brama garażowa nie działa i co wtedy? A dla osób, które jakby nie chcą jakby to powiedzieć, nie chcą robić podgórkę swoim bliskim, to wystarczy zrobić właśnie takie ćwiczenie na papierze. To znaczy, rozpisać sobie, co dokładnie w naszym domu działa na prąd, czym byśmy to musieli zastąpić i jak byśmy funkcjonowali w ciągu 24 godzin, w ujęciu także innych rzeczy, które przygotowaliśmy na sytuacje awaryjne, na przykład zapasu wody w domu. Pomysł piąty, scenariusz piąty, znajdź lokalnego rolnika. Ja wiele razy o tym mówiłem, że dobrze jest mieć jakieś własne źródło żywności, np. ogród, umieć rozpoznawać jadalne rośliny, ale również dobrze jest mieć dojście do rolników, bo tak jak za komuny i w czasie okupacji ludzie z dużych miast jeździli na wieś, kupowali żywność, przywozili do miasta i być może nawet na tym coś zarabiali, ale przede wszystkim mogli wykarmić swoje rodziny, część osób zakłada, że tak będzie również i teraz, tylko oni teraz nie mają kontaktu na żadnego rolnika. Jeśli tego kontaktu na miarę nie mają, to nie skorzystają z tej możliwości. Dlatego, że rolnik, jeśli będą jakieś problemy prawne, problemy z dostępem do żywności, bo tej żywności będzie po prostu za mało, czy będzie się obawiał o swoje bezpieczeństwo, bo tej żywności będzie miał dużo, będzie się bał, że ktoś go okradnie. Taki człowiek może nie być skłonny wam sprzedać wam ludziom, którzy przyjdą do niego z ulicy, może nie być skłonny sprzedać niczego. Sprzeda żywność swoim, po pierwsze, nakarmi swoich najbliższych, po drugie, swoją dalszą rodzinę. Po trzecie być może i to też nie mam co do tego pewności, ale po trzecie być może, najprawdopodobniej, Sprzedają swoim zaufanym klientom, z którymi dealuje, z którymi handluje od lat. No więc dobrze jest, żebyście takimi klientami byli. No i celem takiego eksperymentu jest po pierwsze zobaczenie, ile możecie w dziś, dziś, w normalnych czasach, osiągnąć od takiego rolnika z okolicy, po drugie zobaczycie, czy w ogóle ten rolnik ma na przykład co sprzedać teraz, o tej porze roku. Bo może on na przykład teraz przestawił się na produkcję chryzantem, żeby mieć za parę tygodni do sprzedaży na grobach, na groby a nie ma już warzyw albo owoców, czy czego, czym on tam wcześniej handlował, nie? Po drugie, zobaczycie, jak wielki jest kłopot ze znalezieniem takiego rolnika lokalnie i z nowym zdaniem takiej znajomości. A po trzecie, jak wam się to wreszcie uda, no to będziecie mieć tę znajomość, być może lepszą żywność na co dzień, jeśli będziecie do niego np. raz w miesiącu jeździć albo zamawiać coś u niego zdalnie, żeby wam wysłał kurierem. W sumie czemu by nie, i tym sposobem będziecie mieli właśnie lepszą żywność teraz, może nawet trochę taniej, oraz kontakt na sytuacje awaryjne. I o to właśnie chodzi. Scenariusz szósty. Pożycz od znajomego 20 tysięcy złotych, lub sprawdź oferty lokalnych banków i firm udzielających chwilówki. Po co to robimy? Sytuacje awaryjne to bardzo często, czy koniec świata jaki znamy, to bardzo często kataklizm finansowy dla rodziny. Niekoniecznie to musi być wojna atomowa albo apokalipsa zombie. To równie dobrze może być sytuacja, w której na przykład rozbił się samochód, którym jeździmy do pracy i nagle musimy kupić nowy. W takim momencie przyda się nam zastrzyk gotówki. Jeśli w ogóle, to mówimy o tym przy wielu okazjach, jeśli nie macie gotówki na parę miesięcy życia, czy w ogóle pieniędzy na parę miesięcy życia, niekoniecznie w formie papierowej gotówki w domu, to nie powinniście robić żadnych innych dużych zakupów na trudne czasy, typu kupować agregatu, kupować palety racji żywnościowych. Nie. W pierwszej kolejności odłóżcie tę poduszkę finansową, bo ona się przyda bardziej, kiedy się za wam popsuje lodówka, właśnie po to, żebyście nie musieli iść po chwilówkę, która dzięki temu ćwiczeniu zobaczycie ile kosztuje. A po co uderzać do znajomych? No bo lepiej jest pożyczyć pieniądze od znajomych, niż pożyczyć te pieniądze komercyjnie w banku. Ja w ogóle jestem zdania, że jak się pożycza pieniądze od znajomych, to też się to powinno robić na procent, żeby się to znajomym opłacało, żeby oni na tym przypadkiem przynajmniej nie stracili. Też zawsze ponoszę jakieś ryzyko, że przyjaciel im nie odda. Nie? Więc powinni uważam za to ryzyko mieć jakieś wynagrodzenie. No ale zobaczycie, jak bliskich macie znajomych. Zobaczycie też, jak duża część z nich zacznie dzwonić do waszej osoby partnerskiej, żeby zapytać, czy przypadkiem nie, staje, nie, nie są ofiarą oszustwa na wnuczka, tylko w jakimś tam wariancie, no nie. Zobaczycie, jak, jak duża część zacznie się martwić, na co wam te pieniądze są potrzebne, zacznie dzwonić właśnie do waszych bliskich, żeby dowiedzieć się, czy nie macie jakiś problemów alkoholowych, hazardowych, czy, czy czegokolwiek w tym deseń. Plus wreszcie dowiecie się, czy to naprawdę są wasi bliscy przyjaciele. Chcecie, w sensie, czy są wam w stanie pomóc i czy chcą wam pomóc. Pomysł ósmy. Szybka i sprawna ewakuacja, ale w takim jeszcze prostszym, jeszcze bardziej fundamentalnym wariancie. To się przyda rodzinom, które mają duży kłopot z wyjazdem o konkretnej godzinie. Jeśli umawiacie się na przykład na wyjazd, na wycieczkę, na nie wiem, na urlop, na wakacje, cokolwiek. Jeśli umawiacie się, że wejdziecie o 10, a regularnie wyjeżdżacie o 12, to spróbujcie raz wyjechać punktualnie. To w żadnej mierze nie symuluje sytuacji awaryjnej, ale to symuluje takie po prostu zwiększone tempo, delikatnie zwiększone ciśnienie. Jeśli wasza rodzina nie wytrzymuje ciśnienia, na przykład zaczynacie się ze sobą kłócić albo coś zapominacie, w momencie w którym macie wyjechać na wyjazd, który jest od dawna zaplanowany, wiecie o której macie wyjechać, wiecie co macie zabrać. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego efektywnie, dobrze, bez kłótni, bez zapominania rzeczy normalnie, to na pewno, na pewno nie poradzicie sobie z tym w sytuacji kryzysowej. Więc przynajmniej zróbcie to w taki sposób, sprawnie, o tej godzinie, na którą się mówicie Nie za późno, tylko umawiając się na konkretną godzinę. W kolejnym kroku możesz na przykład przy okazji następnego wyjazdu, możesz na przykład umówić się, że wjeżdżacie o ósmej, a potem obudzić rodzinę o godzinie szóstej i powiedzieć, że wjeżdżacie w ciągu najbliższych 60 minut, żeby mieli właśnie większe ciśnienie, żeby znów zasymulować te mniej komfortowe warunki. I znów zobaczyć, czy jesteście w stanie się dogadać, czy będziecie pamiętać o wszystkich rzeczach, zwróć uwagę, że z dobrym zwyczajem jest w ogóle pakować się na wycieczkę dzień wcześniej, nie? Na wyjazd taki na urlopowy dzień wcześniej. Robić sobie listę rzeczy, które trzeba zabrać, które trzeba dokupić znacznie wcześniej, nawet wiele tygodni wcześniej przed wyjazdem. No i jeśli w takich warunkach nie jesteście w stanie tego zrobić efektywnie, to w sytuacji kryzysowej na pewno popełnicie jakieś błędy. Pomysł 9. Zaplanuj posiłki z tego, co już teraz masz w domu. Czy wystarczy tego na 14 albo 28 dni? Zaplanuj posiłki, a takim absolutnym minimum to jest policz kalorie, W sensie zobacz, co tam masz w tym zestawie, w tym zapasie domowym żywności. Zobacz, jakie tam są mikro i makroskładniki, ile kalorii, i czy byłbyś w stanie z tego zrobić w miarę zbilansowaną dietę na właśnie 14 do 28 dni. Ten wariant ambitniejszy z planowaniem posiłków jest oczywiście lepszy, dlatego że zobaczysz na przykład, że brakuje, masz dużo makaronu, masz trochę sosów do tego makaronu, ale brakuje ci warzyw w różnych formach, nie. I na przykład tam część warzyw możesz kupić więcej trzymać w lodówce, w zamrażarce może jakieś warzywa, takie, które dłużej wytrzymują, będzie w stanie trzymać w piwnicy, na przykład jakąś, nie wiem, tam marchewkę czy, czy ziemniaki. I, i to wtedy, wtedy dzięki temu uda ci się złożyć taki sobie zbilansowany zapas żywności, zbilansowany zapas żywności, z którego jeszcze do tego możesz robić smaczne, zjadliwe posiłki, takie, które jadacie na co dzień. No, dlatego to jest wariant lepszy. Wariant prostszy to jest, to jest po prostu właśnie zobaczyć, czy wszystkie mikro i makro składniki macie w miarę ogarnięte, w dobrych proporcjach, żeby się nie okazało, że wasz zapas żywności domowy to są tylko te produkty wysokokaloryczne, ale głównie cukier i tłuszcze, a na przykład białka mało. W takim idealnym wariancie można byłoby próbować żywić się tylko tym, co macie właśnie w danym momencie w domu przez te 14 czy 28 dni, co Wam również pozwoli sprawdzić, czy taka dieta jest wystarczająco urozmaicona, żebyście po prostu mogli to jeść bez obrzydzenia, nie? bez wymiotowania po trzecim dniu jedzenia tego samego. To też w sytuacjach kryzysowych może być wyzwaniem. Punkt 10. Zakręć wodę na głównym zaworze. Korzystajcie tylko z tej wody, którą macie w domu oraz tylko ze źródeł niepowiązanych z działaniem wodociągu albo niepowiązanych z działaniem tego, co mogłoby w waszym przypadku spowodować awarię tego, tego zapatrzenia w wodę. No bo jak ktoś ma wodę z wodociągu, to chodzi o to, żeby on zakręcił wodę, zakręcił zawór docierający do mieszkania czy do domu, ale nie szedł po wodę do sąsiada, który dalej ma tę wodę, bo nie będzie się bawił w takie eksperymenty. Wartość takiego eksperymentu jest zerowa. W razie sytuacji awaryjnej sąsiad też nie będzie miał wody. A zatem można na przykład byłoby, jeśli ty masz wodę z wodociągu, a sąsiad ma wodę ze studni własną, to mógłbyś na przykład pójść do sąsiada i go o tę wodę poprosić. Tu chodzi o to też, żeby zobaczyć, jak dużym wysiłkiem jest przynoszenie tej wody do domu i zastanowienie się, żeby, żebyście mogli się dzięki temu zastanowić, czy macie to dobrze ogarnięte, czy na przykład musicie tę wodę nosić w wiadrach, czy macie jakieś zamykane, szczelne pojemniki. Jeśli z kolei wszyscy dookoła mają wodę z wodociągu. No, to tutaj do sąsiadów nie pójdziecie, nie? Zgodnie z, z zasadami tego eksperymentu. To wtedy trzeba szukać innych źródeł wody. Może akurat będzie padało wtedy. Może akurat macie gdzieś blisko rzekę. Może gdzieś jesteście w stanie zrobić torebkę transpiracyjną w swoim sadzie. To znaczy, jedna torebka to nie wystarczy. Trzeba byłoby ich mieć ze 100, żeby zaspokoić sensowną, zapotrzebowanie na sensowną ilość wody w domu. No ale właśnie, zobaczcie to, nie? Wszyscy się zachwycali. Myślę, że znaczy nie wiem czy wszyscy, a wydaje mi się, że wszyscy, którzy czytali książki o survivalu i czytali właśnie na przykład o, tych, o metodzie destylacji słonecznej, gdzie się kopie dołek i wrzuca tam worek i potem parowuje pod wpływem słońca albo no po prostu ciepła i się skrapla i ile tej wody wychodzi, mało kto to przedstawiał w praktyce i zobaczył w praktyce, że tej wody jest po prostu dużo za mało. Ja nie traktuję tej metody poważnie jako coś, co miałoby w razie czego moją rodzinę uratować od pragnienia. Punkt dwunasty. Sprawdźcie, ile kosztowałoby takie mieszkanie, jak to w którym mieszkasz teraz, czy taki dom w którym mieszkasz teraz, gotowe do zamieszkania. Czy wystarczy ci na kupienie takiego mieszkania odszkodowanie zabezpieczenia na zakup, czy wystarczy? I ile ewentualnie musiałbyś dopłacić? Czy wystarczy ci również na urządzenie tego mieszkania w kontekście np. mebli, sprzętów? No bo może się okazać, że masz tylko do wyboru mieszkanie z rynku deweloperskiego, albo z rynku wtórnego z urządzoną kuchnią, ale reszty mebli nie ma. Nie? Co ma na celu taki eksperyment? To ma na celu sprawdzenie, jak poradzicie sobie, jak dużym wyzwaniem będzie ułożenie sobie życia na nowo, kiedy spłonie twój dom albo zostanie zniszczony przez powódź, czy zalany przez sąsiada. W tym momencie, jeśli macie ubezpieczenie, to dostaniecie odszkodowanie, ale może się okazać, że to odszkodowanie nie wystarczy. A dlaczego? Albo są kredyty 2%, bo chcieliśmy bardzo nakręcać tutaj biznes deweloperom, mówiąc jednocześnie, że chcemy nakręcać, chcemy ułatwiać młodym ludziom kupienie mieszkania, co rzeczywiście nieprawdą, bo to wcale w niczym nie, nie pomogło, a tylko nakręciło wzrost cen mieszkań. No i może się okazać, że mieszkanie masz ubezpieczone na kwotę X, a kwota X nie wystarczy na analogiczne mieszkanie. Ale jak to? Przecież my musimy dostać odszkodowanie w tak, tak, żeby odtworzyć to mieszkanie. No, no nie. Jeśli ubezpieczyliście je na niższą kwotę, to nie. Zwróćcie uwagę, że my tutaj w ogóle nie liczymy pozostałych kosztów, które też może trzeba byłoby uwzględnić, jak na przykład koszt tego hotelu, w którym spędzimy ileś tam tygodni w oczekiwaniu na zakup tego nowego mieszkania, tak? czy, czy, czy wynajęcia mieszkania na ten czas, czy koszt przeprowadzki do innego miasta. Te wszystkie koszty właśnie trzeba policzyć. Ile by kosztowało mnie przeczekanie sytuacji pod tytułem Spalił mi się dom. Do momentu, kiedy dostanę odszkodowanie, do momentu, kiedy będę w stanie kupić nowy dom, bo to też można na przykład zadzwonić do tych ludzi, którzy mają te ogłoszenia, i zapytać, a kiedy to mieszkanie mogłoby być wolne. I wtedy dzięki temu zobaczycie, jak długo by to trwało, a potem przeliczycie to na koszt tego hotelu, czy wynajmu mieszkania. Wszystko po to, żeby zobaczyć po prostu, jak bardzo pieniędzy Wam będzie brakowało w sytuacji takiego pożaru. I być może pod tym kątem skorygować Wasze plany ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie to też jest jeden z ważnych elementów przygotowania na sytuacje awaryjne. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, to płynie, przejdziemy sobie do punktu 12. Sprawdźcie, jak długo bylibyście w stanie się utrzymać, jeśli jedno z was straci pracę. To znaczy, macie tyle pieniędzy, ile macie teraz, macie takie wydatki, jakie macie teraz, i jedno z was przestaje pracować. I może, na przykład, jeśli to jedno z Was jeździ do pracy samochodem, to możemy powiedzmy połowę kosztów utrzymania tego samochodu, połowę paliwa z tego samochodu odpuścić, w sensie oto obciąć te wydatki co miesięczne. No bo jak taka osoba nie będzie pracować, to nie będzie jeździć do pracy samochodem, więc nie będzie przepalać paliwa. No ale z drugiej strony będzie tej pracy szukać, więc jakieś paliwo przepalać będzie. Dlatego uważam, że można w tym kontekście skreślić tylko część tego wydatku. To bardzo daje do myślenia, jak człowiek uświadamia sobie, ile ma czasu, nie? I na ile wystarczy mu pieniędzy na opłacenie tych kosztów, które ponosi na kupowanie żywności, i troszkę może to jeszcze rozciągnąć, jak się zacznie jeść żywność z zapasów. Zobaczycie, na ile wam to życia wystarczy, to czasami naprawdę jest mało przyjemne. I wiecie, wiadomo, że gdy, się nam, że gdy nam się przytrafia jakaś sytuacja kryzysowa, będziemy mogli. Wielu, wielu z nas będzie mogło się udać po pomoc do bliskich, nie? I może się na przykład okazać, że jedno z nas straci pracę, przeprowadzamy się do moich rodziców, dzięki temu mamy niższe koszty, to mieszkanie, w którym mieszkamy teraz, wynajmujemy, dajmy na to, tak? I, i jesteśmy na powierzchni. Ma, może mamy pieniądze, żeby spłacić kredyt za to mieszkanie, tak? W tym przykład w tym w tej przykładowej sytuacji, którą się tutaj posługuje, Ale no nie można, uważam, budować swojego bezpieczeństwa na tym, że coś od kogoś dostaniemy na pewno że właśnie dostaniemy od kogoś takie wsparcie, bo. Ci bliscy ludzie mogą nie móc albo mogą nie chcieć nam pomóc z różnych względów. Więc warto je zakładać samodzielność w tym zakresie, więc zobaczcie, ile moglibyście samodzielnie sobie z tym poradzić. To będzie duże wyzwanie, zwłaszcza jeśli jesteście na emigracji. Napiszcie w komentarzach albo do tego materiału, albo w komentarzu do tego odcinka. W sensie, jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to na przykład na Spotify, tak jak wspominałem, można zostawić komentarz, a jeśli na innej platformie tego nie można, to są zawsze notatki do tego odcinka. Notatki kierują do wpisu na blogu i tam można komentarz zostawić, więc dajcie znać, ile Wam wyszło. To znaczy, starajcie się nie pisać zbyt dużo szczegółów, bo będzie z tego widać, ile macie pieniędzy, nie? Z jakimś tam przybliżeniem, więc napiszcie po prostu, jak bardzo Wam otworzyło oczy to ćwiczenie. Pozostając w zbliżonej tematyce punkt czy pomysł trzynasty. sprawdź na jak długi okres wystarczy wam na jak długi okres życia rodziny wystarczy wam odszkodowanie z twojej polisy na życie no bo ludzie giną umierają z różnych względów zaczynają chorować i okazuje się że polisa na życie wtedy rodzinie pomaga polisa na życie życia nie przywróci ale pomaga w ułożeniu sobie życia po nowemu kiedy się straci jednego z dwóch żywicieli i straci, straci się go na stałe uważam że każdy kogo na to stać. Powinien być ubezpieczony na życie. To, to nie są tanie rzeczy, to może kosztować kilkaset złotych miesięcznie, a może i więcej. W zasadzie nie ma górnej granicy, to jest kwestia tego, ile chcemy mieć jakie duże chcemy mieć odszkodowanie. I ja wiem, że na pewno zobaczymy pod tym materiałem mnóstwo komentarzy o tym, że firmy ubezpieczeniowe to jest, są, są jak krwiopijcy i kasena, i oni tylko wygrywają. W dużej skali tak, no bo inaczej nie mogli prowadzić działalności. Natomiast ubezpieczenia na życie ratują życie rodzin po czyjejś śmierci. Może nie w tym sensie, że pozwalają jej przeżyć, no ale wiecie. Pozwalają m, łatwiej sobie z tym z tą sytuacją kryzysową poradzić, więc sprawdź też, jakie odszkodowanie dostaniesz i na ile to przy dzisiejszych kosztach wystarcza. Bo być może znów i w tym ubezpieczeniu trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Punkt pomysł 14. Nie ma grzania. W jakim tempie dom czy mieszkanie będzie się wychładzać? W domu jednorodzinnym to jest w miarę łatwo to przetestować. Po prostu wyłączamy grzanie i patrzymy, co się stanie. Ale mi się ładnie zrymowało. To też jest eksperyment dla rodziny, żeby zobaczyć na przykład po jakim czasie ten chłód jest już nieznośny i trzeba zakładać dodatkowe swetry, spać pod dwiema kołdrami albo zbudować pod stołem fort z i koców, co nie jest złym pomysłem wcale. Warto jest mieć być do tego przygotowanym. No, i można też przy okazji przetestować awaryjne metody ogrzewania domu, typu piecyk naftowy albo taki piecyk na butle z gazem, duże, który na co dzień stoi w garażu. I używamy go tylko przy jakichś takich zimowych czy jesiennych pracach w garażu, no ale zawsze możemy go przynieść do mieszkania, czy tam do tej części mieszkalnej domu i w ten sposób ogrzewać. Oczywiście zapewniając odpowiednią, odpowiednią dodatkową wentylację. No, ale już sam ten eksperyment, kiedy sprawdzimy po prostu, w jakim tempie dom się wychładza. To już sam ten eksperyment jest pomocny. Bo po pierwsze, oczywiście no wiadomo, że nie zrobimy go przy minus 20 stopniach, tylko zrobimy go pewnie przy zerze na zewnątrz i dosyć szybko ten eksperyment przerwiemy, nie? Ale jeśli zobaczycie, że np. dom, który ma 20 stopni, przy zerze na zewnątrz do 10 stopni ochładza się w ciągu jednego dnia, no to możecie założyć, że jeśli temperatura na zewnątrz będzie minus 20, to ten sam spadek potrwa. Przybliżeniu połowę tego czasu. No bo wiadomo, że tempo wymiany ciepła zależy wprost proporcjonalnie od różnicy temperatur między tym ciepłym a tym zimnym. To jest oczywiście duże przybliżenie, no bo ta różnica temperatur jest w pierwszym wariancie 20 stopni, w drugim wariancie 40, no ale to też nie jest tak, że ten, temperatura domu jest stała. Jak będzie spadać, to też będzie spadać. Nieważne, nieważne. To jest wystarczająco dobre przybliżenie, żeby zobaczyć, że jeśli przy 0 stopni w ciągu jednego dnia, to przy minus 20 mamy jeden dzień tak naprawdę, i dom się nam wychodzi do zera. I dzięki takiemu eksperymentowi wiemy, jak dużo mamy czasu na reakcję, gdy taka sytuacja kryzysowa się wydarzy. Punkt 15, troszkę zbliżony: zakręć gaz. Gotujemy i grzejemy wodę użytkową tylko z użyciem innych, niegazowych rozwiązań. Czyli na przykład mamy kuchenkę gazową, ale mamy pod nią piekarnik elektryczny. Piekarnik elektryczny jest świetnym awaryjnym źródłem ciepła do gotowania posiłków. Tak samo mikrofalówka, tak samo kuchenka. Turystyczne na kartusze albo na biopaliwo, w sensie taki, taki mały, mały palnik turystyczny na etanol, albo grill gazowy w ogrodzie. Wszystkie te typu rozwiązania są jak najbardziej do wykorzystania, gdy nie będzie gazu. A jeśli macie gaz w domu z butli, no to to, to jest trudne, jakby ćwiczyć, w sensie niewielka jest wartość z tego eksperymentu, bo jeśli macie w domu gaz z butli to to wam pozwoli co najwyżej przećwiczyć taki scenariusz, kiedy po prostu butla się wyczerpała i nie możecie jej naładować nigdzie, albo zepsuła się kuchenka, więc wartość z tego duża nie będzie. Jeśli macie kuchenkę elektryczną, to też będzie troszkę to trudniej zweryfikować, bo osobną kwestią jest to, że nie będzie prądu, nie będziemy mogli gotować. To troszkę było już de facto ćwiczone czy przeanalizowane w jednym z wcześniejszych punktów, ale możemy tu też zweryfikować właśnie to, co, co zrobimy, kiedy popsuje się nam kuchenka albo popsuje nam się ten, ten trójfazowy fragment obwodu elektrycznego w domu, do którego podłączona jest kuchenka. Pomysł numer 16. Padła łączność komórkowa i Internet. Jak nawiążesz kontakt z bliskimi? I tu nawet nie chodzi o to, że jak do nich zadzwonić, no bo wprawdzie telefony już dziś coraz częściej korzystają z Wi-Fi calling, żeby nie zapychać łącza, to jednak mimo wszystko, no, gdzieś ten internet musi być, żeby to Wi-Fi calling mogło działać. I tu chodzi o to, że pada łączność komórkowa i pada internet, czyli nie wchodzą w grę y, Whatsappy, Messengery, signale, telegramy, tego typu rzeczy. Po prostu nie. Można co najwyżej zadzwonić, ale korzystając z łączy stacjonarnych. Czy masz łącze stacjonarne? I czy to łącze stacjonarne przypadkiem nie korzysta z infrastruktury internetowej? bo prawdopodobnie korzysta, ale być może gdzieś jeszcze jest łącze stacjonarne innego rodzaju. Na przykład masz sąsiadkę, która prowadzi zakład fryzjerski, i u niej jest telefon stacjonarny, i wiesz, że to jest telefon, który jest na jakimś innym łączu, bo i proponowali podłączenie się do światłowodu, i że jednocześnie na tym światłowodzie miałby telefon, ale ona odmówiła, bo coś tam nie. Czasami w się, sensie, że masz taką informację, i wiesz, że to, że to w razie braku łączności internetowej, to rozwiązanie prawdopodobnie zadziała. Może w pracy masz telefon stacjonarny. Może, nie wiem, gdzieś w jakim zaprzyjaźnionym biurze, możesz skorzystać z telefonu? Może wyślesz list? A znasz adres, pod którym twoi bliscy mieszkają? No właśnie. Yhm, ogólnie awaryjna komunikacja w sytuacjach awaryjnych to jest bardzo trudne i bardzo obszerne, nietrywialne zagadnienie. Punkt 17. Też ewakuacja. Uwaga! Ewakuacja zbiorkomem komunikacją publiczną. Sprawdź, ile czasu. Zajmie Ci od teraz, czy tam od momentu, kiedy uruchomisz ten, ten test, będziesz chciał przeprowadzić ten test, ile czasu zajmie Ci dotarcie na dworzec, kupienie biletu w kasie i co jeszcze można w sensie tam kupić wtedy. To znaczy, kiedy ja nagrywam ten materiał, jest 19.29. Teraz, jakbym wstawał z domu, to na dworzec dotrę pewnie w pół godziny, bo najbliższy mnie dworzec kolejowy to jest dworzec Gdański, z którego teraz jeżdżą pociągi w najróżniejszych kierunkach. Nie mam nigdzie bliżej żadnego dworca podmiejskiego. Gdybym miał, to on niekoniecznie by mnie urządzał, ale może by mi właśnie też urządzał, bo może akurat z tego dworca, który bym miał bliżej, odjeżdżałyby pociągi w oczekiwanym przeze mnie kierunku, czyli np. nie na wschód Warszawy, tylko na zachód od Warszawy, dlaczego na zachód, no bo być może będę musiał uciekać przed frontem, no to wtedy ucieknę pociągiem, ale czy ucieknę, bo wiecie, to, to nie jest tak, że my musimy w razie w sytuacji awaryjnej polegać w 100% tylko na sobie i ewakuować się wyłącznie samochodem, bo kiedy się Rosja szykowała do tej inwazji, to tam wojska przy granicach stały już od dłuższego czasu i od dłuższego czasu się o tym mówiło, chociaż oczywiście były głosy, że tutaj Putin ograł Polaków i nie tylko Polaków, ch chłopców w krótkich spodenkach, ponieważ w swoich szachach 5D z całą pewnością chodziło mu o coś innego niż tylko wywołanie wojny. Nie brak było tego typu opinii, między innymi ten bardzo znany taki geopolityk Marcin Rolla, właśnie taką opinię przedstawiał, że to że to chłopcy w krótkich spodenkach zostali przez Putina oszukani. Ale mając tego typu informacje, moglibyście się prawdopodobnie ewakuować mieszkańcy w Kijowie nie z wyprzedzeniem. Niekoniecznie samochodem dopiero już po upadku pierwszych bomb, tylko wcześniej. A więc nie warto jest skreślać zupełnie tej ewakuacji pociągiem. nie Zresztą, kiedy były pierwsze informacje o atakach w, w Izraelu, teraz w ten weekend, też być może dałoby się ewakuować już po, po, po upadku pierwszych bomb jeszcze funkcjonującym transportem publicznym, właśnie na przykład koleją. A więc w ramach tego ćwiczenia sprawdźcie, ile czasu zajmie Wam dotarcie na ten dworzec i co będzie się tam dało kupić. Bo jeśli okaże się, że dotrzecie na dworzec całkiem sprawnie ale już teraz bilety są wykupione na wszystkie najbliższe pociągi a teraz nie jest przecież jakiś szczyt sezonu turystycznego, to należy zakładać, że w sytuacji awaryjnej również z tej możliwości skorzystać za bardzo nie będziecie mogli, chyba że po prostu wepchniecie się do pociągu na krzywy ryj, zapłacicie karę, ale uratujecie życie, co też jest jakimś rozwiązaniem. Punkt 18 jest podobny. Ucieczka samolotem. Sprawdź, to można zrobić bez wychodzenia w dom, z domu. Sprawdź, ile kosztuje kupienie biletu na teraz, w sensie takiego do wykorzystania przy pierwszej możliwej okazji. I co to w ogóle znaczy, że na teraz, jeśli pierwszy lot w interesującym Ciebie kierunku, albo w ogóle pierwszy lot z Twojego lotniska w Radomiu jest za 3 dni, to to Cię nie urządza. Jeśli pierwszy lot jest za 2 godziny, to to cię nie urządza, bo nie zdążysz do na lotnisko. Jeśli teraz bo to jest za 2 godziny, to już, to już teraz, jeszcze raz, jeśli lot jest za dwie godziny, to ty już teraz powinieneś, czy powinnaś być na lotnisku, no nie? Jeśli na przykład najbliższy lot jest, mówię, jest 19.30, kiedy to nagrywam o północy, to jeszcze się wyrobię. I wtedy zobaczymy, ile to kosztuje, ile pieniędzy trzeba byłoby mieć właśnie na taką ewentualność przygotowanych. Dobrze, że się uda kupić ten bilet przez internet, nie? W razie czego? bo Może trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy da się ten bilet kupić w kasie na lotnisku. Szczerze, nawet nie wiem, czy w ogóle funkcjonują kasy na lotniskach. Coś się pewnie, za coś tam się pewnie płaci, że za nadbagaż, Ale czy da się kupić bilet na lotnisku tak od ręki? Nie wiem. Nie wiem. To piszcie w komentarzach, bo ja zupełnie się na tym nie znam. Ja bardzo nie lubię latać samolotem i staram się tego unikać, jak mogę. Pomysł 19. <grym> to może być trochę złośliwe. Czy wasza osoba partnerska albo dziecko umie w razie czego wezwać karetkę w terenie? To znaczy, idziecie sobie gdzieś i nagle mówisz, słuchaj, córciu tam, słuchaj, żono, słuchaj, mężu, złamałem, złamałam nogę, zadzwoń po karetkę. To znaczy, wiadomo, że nie mówisz. Ta osoba nie dzwoni wtedy po karetkę, no bo nic nie stało, to jest bez sensu. Ale może na przykład zadzwonić do kogoś bliskiego, kogo wtajemniczycie w cały ten eksperyment, albo może udawać, że dzwoni na pogotowie rozmawiając z tobą. I o co tu chodzi? Czy ta osoba jest w stanie w ogóle wie, gdzie jesteście? Nie? Bo niekoniecznie złamałeś nogę. Może wywróciłeś się, uderzyłeś się w głowę o kamień i po prostu straciłeś przytomność i trzeba wezwać pomoc. Po pierwsze, czy ta osoba wie, gdzie jesteście? Po drugie, czy ta osoba będzie w stanie to dobrze wytłumaczyć? Ja, w ramach jednego szkolenia suriwalowego, kiedyś byłem w takiej sytuacji, że mieliśmy właśnie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dobrze zadzwonić po karetkę. I okazało się, że ja nie byłem. Znaczy ja się, ja bym się spierał, ale wydaje mi się, bo tam trzeba było wytłumaczyć, że jest taka ulica. Znaczy ja tak tłumaczyłem, bo może, nie, może to trzeba było tłumaczyć inaczej, ale ja tłumaczyłem, że jak się jedzie od tej, od tej strony przez miejscowość, to jest zakręt w lewo i trzeba skręcić w prawo. No i potem usłyszałem, że ja mówiłem, że jest zakręt w lewo i na zakręcie w lewo mówiłem, że trzeba skręcić w lewo. Albo powiedziałem, że zakręt w prawo i na zakręcie w prawo czas skręci w lewo, czyli generalnie, a potem trzeba było jeszcze parę kilometrów przejechać drogą w las, więc po prostu ja tę karetkę wysłałem w inne miejsce, nie? Ja się tutaj byłbym skłonny spierać, bo jestem prawie przekonany, że powiedziałem to dobrze, ale może byłem tak zestresowany podczas tego głupiego szkolenia. W sensie szkolenie było świetne. Mówię głupiego, nie dlatego, że ono było głupie, tylko dlatego, że to było coś tak banalnego i trywialnego jak szkolenie. To nie była realna sytuacja kryzysowa, a ja już wtedy się troszkę pogubiłem prawdopodobnie, no nie? No więc, jeśli chodzicie z bliskimi na przykład na wycieczki do lasu, na urbex i potem y, oni nie będą w stanie wezwać pomocy dla was, no to gorzej. Może taka osoba będzie w stanie na przykład was tam zostawić samych, wrócić gdzieś do drogi albo do samochodu stojącego gdzieś tam na parkingu w lesie y, i tam do tego miejsca wezwać karetkę i potem poprowadzić ratowników. To też jest dobre rozwiązanie, są pewnością lepsze niż to, żebyście umarli w lesie. K kolejny Dwudziesty scenariusz jest jeszcze bardziej złośliwy, powiedziałbym. Dlaczego złośliwy? Bo on brzmi po prostu tak: zemdlałeś, zemdlałaś, i co teraz robi rodzina? I to można zrobić w taki sposób, na przykład, że yy, kładziesz się na podłogę, albo wywracasz coś w pokoju, kładziesz się na podłogę, żeby zasymulować, nie wiem, że, że wywróciłeś stół albo tam regał, kładziesz się na podłogę z kartką na piersi kochana żono, yy, przepraszam, że robię ci te krzywdy, ale chciałbym sprawdzić, czy w razie czego mnie, uratujesz mi życie. Ja leżę nieprzytomny. W Słyszę, sensie, żeby była taka kartka, no wiadomo, że nie leżysz nieprzytomny, że to ma być ćwiczenie, ale żeby żona wiedziała, co się dzieje, nie? Albo dziecko, albo mąż. Mam poczucie, że my w Polsce nie jesteśmy dostatecznie dobrze przeszkoleni z pierwszej pomocy. Zresztą sam czuję, że nie jestem dostatecznie dobrze przeszkolony z pierwszej pomocy, i sam też czuję, że mógłbym w takiej sytuacji zgłupieć. Więc to może być bardzo złośliwy eksperyment. Jak chcecie bliskim pokazać, że trzeba to na taki kurs się zapisać, to to może być właśnie metoda. I ostatni pomysł, scenariusz 21. Sprawdź, ile czasu zajmie Ci i ile kosztować będzie zrobienie sensownego zapasu żywności na trudne czasy w sklepie internetowym albo na znanym serwisie aukcyjnym na A. I jeśli chcecie nas wspomóc, to możecie kliknąć w odnośnik, który znajduje się w notatkach do tego odcinka do tego znanego serwisu aukcyjnego na A, i jak po kliknięciu w ten odnośnik zrobicie jakieś zakupy, to Allegro, to znaczy ten znany portal aukcyjny na A, Allegro, który tam reklamujemy, podzieli się z nami prowizją. W sensie Allegro liczy prowizję sprzedających, i część tej prowizji dostaniemy my. Niedużo, ale tam zawsze parę groszy wpadnie, żeby kupić różne fajne rzeczy do przetestowania w następnych odcinkach. No więc, co ma na celu ten eksperyment z kolei? Bo, bo części ludzi się wydaje, że gdyby się nadarzyło coś złego, to ja na pewno tę sytuację wyłapię dostatecznie wcześnie i złożę w razie czego zamówienie w sklepie internetowym albo skoczę do marketu. Na pewno, ja na pewno zdążę. Jestem przecież świadomym człowiekiem. Ja już dawno temu wyłączyłem telewizję. Teraz czepię wiedzę tylko z filmików z żółtymi napisami i w razie czego na pewno zdążę. To zweryfikuj to. Zobacz, ile czasu zajmie. Wie, wiecie, nie wiem, czy wy macie podobne doświadczenia, czy, czy to tylko ze mną jest coś nie tak. Ale strasznie dużo czasu zajmuje mi zrobienie zwykłych, codziennych zap zza, zapasów. Zakupów. Żywnościowych w sklepie internetowym. Po prostu strasznie mi to długo czasu zajmuje uświadomienie sobie, co my musimy kupić, co jest nam potrzebne. Ja zawsze siedzę przed tym komputerem i się męczę przez jakąś godzinę. nie To co w sytuacji, w której muszę zrobić zakupy wykraczające poza to, co kupuję na co dzień, tylko właśnie kupić więcej tych produktów? Ile? Jakich? Czy te rzeczy, które kupię, będą zbilansowane. o tym Gadaliśmy parę punktów wcześniej. Chodzi o to, żeby nie kupić byle czego, tylko kupić coś, czym się w razie czego w razie sytuacji awaryjnej wyżywimy. No, to zobaczcie po prostu, jak długo Wam zajmie złożenie takiego zamówienia w sklepie internetowym. I warto też jest zweryfikować, ile to będzie kosztować. Być może wasz sklep ma możliwość zapisania koszyka na później, co byłoby super rozwiązaniem, bo wtedy po prostu sobie te rzeczy włożycie do koszyka, zostawicie, i gdy się sytuacja awaryjna nadarzy, to wtedy wchodzicie do sklepu, macie koszyk gotowy, od razu składacie zamówienie płacicie. Pewnie rzeczy w międzyczasie podróżują wiecie, inflacja no jest w Polsce niemała, więc może się okazać, że odłożone 1000 zł na ten, na ten koszt, na ten cel już nie wystarczy, no ale zawsze jest to jakieś, jakieś, jakaś dodatkowa warstwa zabezpieczenia Waszego na sytuacje kryzysowe. Także zobaczcie, ile czasu to zajmie, ułożenie tego do koszyka, jakie to miałyby być produkty, ile to będzie kosztować. I te myślowe ćwiczenia survivalowe z całą pewnością nie zabezpieczą nas w 100% tak na sytuacje kryzysowe, ale ponieważ one są względnie łatwe, nie wszystkie te, które tutaj omawialiśmy, to są ćwiczenia stricte myślowe, część wymaga albo wyjechania pod ten namiot, albo odłączenia te, tej wody. Choć akurat wodę i to, jak sobie poradzimy w razie braku wody, to można próbować właśnie myślowo przećwiczyć w oparciu o kartkę, długopis i ten zapas wody, jaki mamy w domu. Zweryfikujcie to. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Powiedział kiedyś, czy powiedziała kiedyś poetka. Nie pamiętam, nawet nie wiem kto to, ale tak mi to utkwiło w pamięć. Naukowska? Nieważne. Tyle osób wiemy, ile nas sprawdzono, i nie wiemy, jak będziemy reagować w sytuacji kryzysowej, nie wiemy, jak sobie poradzimy w tej sytuacji kryzysowej, więc wystawiając się na taki delikatny dyskomfort, albo po prostu sprawdzając to w ramach takich eksperymentów, jesteśmy to w stanie do pewnego stopnia przećwiczyć, a w oparciu o wnioski z tych ćwiczeń wprowadzić zmiany. Tak jak my w oparciu o wnioski i komentarze od Was wprowadzamy niekiedy, też nie zawsze, zmiany w tym, co robimy. Więc jeśli macie jakieś uwagi albo pytania, do których będę mógł się odnieść w następnych materiałach, Piszcie koniecznie w komentarzach pod tym materiałem. A teraz podrzucam Wam inny materiał. Tutaj, jak klikniecie w to miejsce, tutaj te, te plansze, to możecie przenieść się do innego materiału, który warto w tej chwili zobaczyć. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!